To kolejny bardzo ważny moment w walce z pandemią. Obostrzenia polegające na tym, że mamy nakaz zasiadania czy przebywania w domu, są bardzo istotne. Odstępstwa od tego to poruszanie się w celu zrobienia zakupów do apteki oraz do zakładów pracy. Oczywiście również zakaz, bezwzględny zakaz zgromadzeń publicznych, bardzo istotny. Te wszystkie nowe zasady są bardzo potrzebne, abyśmy zwalczyli tą chorobę na terenie naszego kraju. Zachorowań jest coraz więcej, ale jest szansa na to, abyśmy powstrzymali tą chorobę i jakby ochronili nasz kraj, więc bardzo wszystkich proszę o bardzo poważne potraktowanie zaleceń pana premiera i rządu. My cały czas pracujemy, szanowni państwo, na linii rządowo-samorządowej, na linii służby zdrowia, wszystkich służb, aby to bezpieczeństwo naszych mieszkańców było zachowane. Mamy 22 przypadki zarażeń koronawirusem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ten ostatni przypadek to przypadek z powiatu brodnickiego, osoby starszej. Kolejna osoba, która wróciła z zagranicy, która była objęta kwarantanną. Wszystkie osoby na terenie naszego województwa czują się dobrze, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Cały czas mamy to pod kontrolą i mamy informacje ze szpitali. Większość z tych osób przebywa w szpitalach, część osób przebywa na izolacjach domowych. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Jeszcze raz bardzo proszę wszystkich, aby ten moment, ważny moment w historii naszego kraju, uszanować i aby zachować te zasady bezpieczeństwa siebie, swoich najbliższych i też, żeby nie piętnować tych osób, które znajdują się w izolacji, w kwarantannie. Są to osoby, które po okresie kwarantanny będą mogły normalnie funkcjonować w społeczeństwie.